Ogromny zaszczyt, wyróżnienie, ale i uhonorowanie pracy na rzecz Kościoła. Władysław Skręty, wieloletni opiekun i dyrygent chóru przy parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, w środę w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał odznaczenie zasłużony dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Uroczystość wręczenia medali była szczególna, bowiem odbyła się w dniu zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego biskupa Wilhelma Pluty. Kandydatów do uhonorowania odznaczeniem przedstawiają parafie, dekanaty i instytucje diecezjalne. Po zweryfikowaniu kandydatur przez kapitułę odznaczenia, ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje biskup diecezjalny. Uroczystość przyznania odznaczeń odbywa się tradycyjnie w rocznicę poświęcenia katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Dużo lat. Proszę bardzo. Liturgiczny obchód tej rocznicy ma w całej diecezji rangę święta. Władysław Skręty znalazł się w zaszczytnym gronie 13 osób, którym w tym roku przyznano to odznaczenie.